Wielki i brzydki. Taki jest amerykański czołg premium 8 poziomu M6A2-1, znany lepiej jako mutant, kartofel lub po prostu ziemniak. Co ciekawe, jest to jeden z najrzadszych pojazdów w grze, a spotkanie go na polu bitwy graniczy niemal z cudem. Dlaczego? Mutant pojawił się w sprzedaży tylko raz i miało to miejsce podczas przedsprzedaży gry World of Tanks. Czołg był wtedy dostępny w preorderze z 25 tysiącami złota za sumę 400 zł. Nie było wielu śmiałków, którzy odważyli się na taki zakup, ale ja akurat do nich należałem, dlatego też dziś przetestujemy go w bitwie. M6A2-1 wyceniany jest na 7,5 tysiąca złota. Do jego największych atutów należy preferencyjny matchmaker, czyli losowanie maksymalnie do 9 poziomu. Poza tym mamy świetne opuszczanie armaty wynoszące minus 10 stopni, niezłą mobilność, bardzo dobry przedni pancerz, kadłuba i wieży oraz teoretycznie można powiedzieć efekt zaskoczenia, ponieważ rywale często wariują na widok takiej wielkiej kolumbryny. Niestety często też jest tutaj pewien problem i teraz przejdę do minusów. Po pierwsze, rywale na widok tego pojazdu prawie zawsze strzelają tylko z golda. Nie patyczkują się, aby mieć pewność, że zadadzą uszkodzenia, ładują golda i wchodzi niemal wszystko. Kolejnym utrudnieniem jest prędkość maksymalna, która już takiego szału niestety nie robi, wynosi 29 km na godzinę. Poza tym problemem jest również bardzo słaby kamuflaż, duże opory dla gruntu, wysoka sylwetka i podatność na trafienia oraz, co by nie mówić, słaba celność i niskie uszkodzenie na minutę, więc to są największe wady kartofla. A teraz dwa słowa o pancerzu. Przednia płyta kadłuba jest naprawdę świetnie opancerzona. Mamy tutaj 191 mm pancerza pod dobrym kątem, więc realnie potrzeba około 250 penetracji, czyli tyle, ile mają 8 tier na amunicji premium. Wtedy będziemy się przebijać. Jeśli chodzi o wieżyczkę, to ona również wytrzyma sporo. Zauważmy, że mamy tutaj spore wzmocnienie, które sprawia, że jarzmo działa nas nie przebije nikt. Jeśli chodzi o lewą i prawą stronę, to tutaj są pewne wyjątki i jest szansa na przebicie, jeśli strzelimy na lewo lub na prawo od jarzma. Kolejnym problemem jest właz, który faktycznie jest spokojnie do przebicia. Tam mamy tylko 90 mm pancerza, więc zobaczcie, we właz można strzelać. Jest jednak pewien atut takiej wielkości. Przez wielkość, jaką mamy, trudno jest wycelować we właz, kiedy się skryjemy z rywalem. I to naprawdę bardzo pomaga. Niestety nie powiem nic dobrego o boku kadłuba wieży, bo tam jest po prostu totalny papier. No poza tym miejscem. To jest taka ciekawostka. Tył wieży jest całkiem nieźle opancerzony, więc tutaj nie strzelajcie. No i dobra, to tyle na temat pancerza kartofla. No i pytanie, czy wygram z 9 tierem? Szanse mam na pewno. Szczególnie jeśli T5-4 się nie włączy do akcji. Uwaga, taktycznie to zróbmy. Zróbmy to taktycznie. O kurna, nie! O kurna. No dobra. Z taktyką to miało niewiele wspólnego, powiem wprost. O, i T5-4. I to jest koniec. To jest koniec. No nie wierzę w to. Po co tu przyjechałeś? Po co tu przyjechałeś? Nie było ciebie w planach. Bym wygrał z nim. Oż ty, chamie. Bardzo często podczas transmisji widzowie proszą mnie, abym właśnie zagrał tą perełką kartoflem. Niestety, prawie każda bitwa, którą rozgrywam na żywo, kończy się wynikiem 1000 uszkodzeń, 2000 uszkodzeń, bardzo sporadycznie 3. Ta bitewka potoczyła się jednak trochę lepiej i rozegrałem ją dosłownie przed chwilą, więc jest warta pokazanie. Mamy tutaj mapę Lakeville i losowanie z ósemkami. Co ciekawe, wylosowało mnie z północy, czyli ze strony według mnie lepszej, i rywale nie mają ani jednej arty.
Nie muszę chyba mówić, że zachęciło mnie to do pojechania w kanion, ponieważ tutaj można idealnie pograć na wieżę, wykorzystać taktykę cooldown. Jako, że wylosował te tiery, to prawie nikt nie jest w stanie mnie przebić na wieży, głównie tylko te deki, czyli UD, Scorpion, Ferdek. Poza tym prawie wszystko powinno się ode mnie odbijać. No i parę słów komentarza na temat porównania z innymi premkami z preferencyjnym matchmakerem. Musicie wiedzieć, że w konfrontacji z ISem 6, no pojazd ten na pewno wygra z prostego powodu I6 go no nie przebije. Natomiast w walce z FCM-em sytuacja nie będzie wyglądała już tak pięknie, bo FCM spokojnie pojedzie kartofla. Wystarczy, że załaduje amunicję premium. Albo go po prostu objedzie FCM, ma taką mobilność, że on objeżdża nawet czołgi lekkie. Więc tak prezentuje się bezpośrednie porównanie. Ogółem oceniam te inne pojazdy, czyli ISA 6, FCM-a, znacznie lepiej niż kartofla. Niestety kartofel dla mnie jest przeciętny. Chociażby też z powodu zarobków. Bardzo często pytacie się, jak dany czołg zarabia. I tutaj trzeba wręcz podkreślić, że mamy drogie pociski po 1000 kredytów, a mamy małe uszkodzenia na strzał, jak na taką cenę pocisku, tylko 320. To jest jeden problem. Po drugie, działo często się odbija. Po trzecie, należy ratować się amunicją premium w starciu z niektórymi ósemkami, dziewiątkami, bo 198 mm wystarcza, ale tylko na właśnie takie bitwy jak ta. I to wszystko się kumuluje i w połączeniu z rykoszetami, pudłami, no, otrzymujemy wysoki rachunek za amunicję za każdą rundę i wychodzimy na czysto tylko na przykład 20 tysięcy mniej. Tylko albo aż. Dla mnie ma to znaczenie. Więc mamy tutaj czołg z gorszymi wartościami bojowymi niż inne premki z preferencyjnym matchmakerem i do tego jeszcze gorsze zarobki. Czyli już chyba nie muszę mówić, wypada to blado na tle innych pojazdów. Co tu jeszcze można ująć? A tego nie powiedziałem. Nie pamiętam, czy wspomniałem o tym, że strasznie popularne jest od razu ładowanie złotej amunicji premium na ten pojazd. Rywale się nie patyczkują na widok kartofla. W tej bitwie jest troszeczkę inaczej, bo nie muszę chyba mówić, mamy po lewej stronie rykoszety z amunicji APCR, PP, czyli przeciwpancernej. Mało kto strzelał z Golda, ale faktycznie jest to na pewno odczuwalne automatyczne przełączanie się na amunicję premium. Do tego jeszcze Arta też lubi nas strzelić, bo gracze chcą zniszczyć wyjątkowy pojazd. Musicie wiedzieć o tym, że kiedy widzi się taki pojazd wyjątkowy raz na jakiś czas, to zawsze ma się większą chęć go zniszczyć. No i tutaj jest to również popularny problem. Podczas tej bitwy miałem lekką tutaj konfrontację z tym Cromwellem. Chciałem, aby on jechał do przodu, bo jestem wolny, nie mogę objechać, sojusznicy jadą po mojej prawej, a on się czai, jeszcze do mnie strzela, nie mam pojęcia, o co mu chodziło. Lekko go przyblokowałem, ale to nic go nie bolało, bo tutaj mógł spokojnie przejechać, więc nie mam pojęcia, jakie on miał cele w tym wszystkim. Tak czy siak, wyjechałem dość agresywnie, bo wiedziałem o tym, że rywale są w mieście. Chciałem zająć pozycję za wrakiem Skorpiona, aby pograć na wieżę. No ale zobaczcie, rykoszet od 6 tieru już po raz trzeci w tej bitwie. Dwa razy od jak Panzera 4, teraz od tego niemieckiego średniaka, teraz dopiero go przebiłem. No to jest dramat i na pewno no tak nie może spisywać się czołg ciężki. No i na koniec jeszcze dostaję od FCM-a i tym samym bitwa kończy się porażką, no bo już nikt inny nie był w stanie tego wygrać. Podsumowując, to jest jedna z nielicznych, naprawdę bardzo dobrych bitew. Odbiłem bardzo dużo, ale tylko dlatego, że mapa dopisała. Normalnie tak kolorowo nie jest, szczególnie kiedy wylosuję dziewiątki, które przebijają nas nawet na kadłubie. Także czy warto kupić kiedykolwiek w przyszłości ten pojazd? Powiem wam tak, poza wartością kolekcjonerską raczej nie polecam. Naprawdę nie polecam, bo spisuje się tak sobie. Zobaczmy jeszcze zarobki.
Za potyczkę otrzymałem 106 tysięcy kredytów, dostałem prawie 700 podstawowego expa, mam 4 fragi na koncie, 3,5 tysiąca uszkodzeń i jak widać 7 tysięcy za naprawę, o to sporo i jeszcze 17 tysięcy za amunicję, to mało nie jest, także tak prezentują się kwestie zarobków na kartoflu. Podsumowując, ja uważam, że warto ten pojazd mieć jako taką perełkę kolekcjonerską, ale nie polecam go do typowo zarabiania. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.